Tomasz Siemoniak, jedynką Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu wałbrzyskim. Choć listy nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone, wszystko wskazuje na to, że oprócz byłego ministra obrony na szczycie pojawią się jeszcze Monika Wielichowska i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. 4 lata temu po raz pierwszy Tomasz Siemoniak pojawił się jako kandydat do parlamentu z okręgu wałbrzyskiego. Na zakończenie bieżącej kadencji podjął już decyzję o kolejnym starcie i ponownym reprezentowaniu Wałbrzycha. Nie wyobrażam sobie, że miałbym kandydować z innego miejsca niż Wałbrzych i ten okręg. To moje rodzinne miasto, czuję się bardzo związany z Wałbrzychem. Tu mieszka moja mama, moja rodzina. Tutaj jestem ambasadorem Wałbrzycha i te ostatnie 4 lata właśnie z woli mieszkańców, wyborców miałem zaszczyt być posłem. Chcę ponownie poprosić o głosy. Bardzo liczę na to, że uda się ten wynik. Wynik, który w skali proporcjonalnej był jednym z najwyższych wyników w Polsce. Jak zaznacza poseł, celem jest zdobycie jak największej liczby mandatów nie tylko w Wałbrzychu, ale w całym Dolnym Śląsku. Dlatego w tutejszych okręgach liderami list będą znani i doświadczeni politycy, jak Małgorzata Kidawa-Błońska we Wrocławiu czy Piotr Borys w Legnicy. Do Dolnego Śląska nie trzeba jej było długo namawiać i mam wielką nadzieję, że w jakiejś części tę kampanię będziemy prowadzić wspólnie, także z panem Piotrem Borysem, który w Legnicko-Jeleniogórskim otwiera listę, bo Dolny Śląsk jest jeden i ja to bardzo mocno czuję tutaj w Wałbrzychu, na południu województwa, że trzeba myśleć o Dolnym Śląsku jako o całości, że nie może być dwóch prędkości, że jest bogatszy Wrocław, Zagłębie Miedziowe, ale ważny też jest Wałbrzych, Jelenia Góra i ja się bardzo cieszę z tego, że marszałek Kidawa-Błońska będzie we Wrocławiu. Będziemy w poniedziałek razem ogłaszać to we Wrocławiu na konferencji prasowej, właśnie pokazując, że tutaj musimy działać razem. Jeszcze nie wiadomo, kim uzupełnione zostaną pozostałe miejsca na listach. Koalicja Obywatelska dała sobie czas do 14 sierpnia na ostateczne zamknięcie wyborczej układanki, by móc zatwierdzić ją oficjalnie 17 sierpnia na Radzie Krajowej.